Siema, hejo, dzisiaj taki odcinek. Koszty słapa mojego. Obiecałem, że taki odcinek wleci i chciałem wam wszystkie te koszty przedstawić, żebyście wiedzieli, jeżeli ktoś by miał podobną sytuację do mojej i by chciał sobie takiego słapa zrobić. Ciężki temat to jest w ogóle, bo można wydać od 15 tysięcy, nawet do 30, nawet do 40 tysięcy za takiego słapa. Powiem wam, jak to wyszło w moim przypadku. Jakie ja musiałem koszty ponieść, co musiałem zapłacić po prostu, no, co musiałem kupić. Tak jak wiecie, silnik poprzedni, oryginalny wybuchł mi i po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu robić remontu silnika. Prędzej czy później i tak by po prostu coś takiego się stało. Tym bardziej, że te silniki oryginalne od Raptora nie lubią odcinek. Remontować też mi się go nie opłacało, w ogóle tam kartery popękane. Ciężko by było ze spawaniem, no w ogóle, no lipa totalna. I po prostu wstawiłem silnik od motocykla. Powiem wam, połowa sukcesu to jest kupić dobrze silnik. Ten silnik akurat kupiłem za 4,5 tysiąca, ale to jeszcze nie wszystkie koszty związane. Kupiłem silnik z instalacją, ze wszystkim, ale tak, brakowało dźwigni zmiany biegów i tego dławika całego. Co tam jeszcze? No wiadomo, kolektorów nie było, te kolektory trzeba było robić, ale tak, wrócę do zakupu silnika, czyli tak, zakup silnika i jeszcze musiałem tam przeprogramować go i takie przeprogramowanie kosztuje od 500 do 1000, ja zapłaciłem 1000, czyli silnik można liczyć, że 5500. O! Tu, o 5,5 tysiąca. Teraz tak, trzeba było poszukać gościa, który ten słap zrobi. No to kolega wystawił na forum gdzieś, kto zrobi w najkrótszym czasie tego słapa. No i odezwał się Kamil. Pytam się go, jaka cena, długo się zastanawiał i mówi do mnie 6 tysięcy, czyli mamy 5,5 i 6, tak? No, ale wiadomo, że to jeszcze dojdą koszty, no bo tak, licznika nie mam, na starym liczniku mogłem to robić, ale nie miałbym kontrolek do takich podstawowych, czyli po prostu za każdym razem bym, tak, raz, żebym nie wiedział, co się dzieje w motocyklu, a dwa, co jakiś czas bym musiał podpinać go pod komputer, gdzieś pojechać, żeby zobaczyć, czy tam jest wszystko ok, czyli no to mamy tutaj 11,5 tysiąca na razie. Czyli 6 i 5,5, nie? Tu mamy silnik, czyli to i tak jest tanio. To wszystko i tak jest tanio. Licznik można kupić za 1000, ale akurat ja kupuję za 2, bo kupiłem 2 po 1000 zł, ale obydwa były niedobre i zamówiłem z ASO z rabatem zamiast 2,5 tysiąca, no to 2000, czyli mamy 11,5, czyli mamy 13,5 tysiąca na razie, tak? Dobra, ale to nie wszystkie koszty, bo słuchajcie, teraz tak, trzeba było dorobić tą dźwignię biegów, znaczy no kupić, to trzeba było dorobić, bo nie można było tego w ogóle kupić, tak? Co jeszcze? No tu zaoszczędziłem, bo wydech zastosowałem ten, który miałem poprzednio, tak, to jeszcze by koszty doszły. No ale tak, nie było kolektorów, kolektory trzeba było wszystkie robić od nowa. Brakowało jeszcze tutaj, o, na przykład takich elementów. Tu parę złotych, tam parę złotych. Tutaj no, na przykład podstawka do licznika. Na przykład musiałem mieć inne przełączniki. No i dużo różnych takich pierdół, których już nie pamiętam, co trzeba było tam dokupić. Jakieś przekaźniki, węże do chłodnicy, no takie różne rzeczy i to doszło jeszcze nam, doszło mi jeszcze 3200. O wiadomo, napęd nowy, łańcuch, zębatkę trzeba było tam od motocykla, od Hondy przerabiać. No po prostu, no wszystkiego tego się nazbierało za 3200. Czyli sumując, silnik i słap 11500, 13500, tak, i do tego 3200, 16500, 16700, takie koszty wyszły u mnie tego słapa.
Według mnie to jest niedużo, tym bardziej, że mam dużo części do odzyskania z silnika. Tak jak liczyliśmy z Oskarem, to jest między 7 a 8 tysięcy za same części, które tutaj mam od Raptora. Co jeszcze? A, tu jeszcze doszło mi wymiana wahacza. No po prostu, no teraz już nie pamiętam, ale naprawdę dosyć sporo rzeczy doszło. Tak jak widzicie, tutaj nie mam siedziska, siedzisko poszło do obszycia. W poniedziałek albo we wtorek powinienem mieć. Zrywka mi została jeszcze do założenia, którą kupiłem wcześniej. No i czekam na licznik. Mam nadzieję, że w poniedziałek czy we wtorek też przyjdzie. Czyli takie są moje koszty słapa. Tutaj, tak jak widzicie, no nie mam spasowane, dlatego że jak wcześniej wiecie, wjechałem w rów i po prostu ten cały, cała rolka mi się pokrzywiła i po prostu ona jest cała krzywa, nie idzie jej tutaj naprostować tak, żeby tutaj to wszystko dobrze było spasowane. No i to by było wszystko. No i tak to wyglądają takie koszty. No z instalacją dużo przeróbek było. Muszę wam powiedzieć, że w ogóle quad, no to jest kosztowna już sprawa. To nie jest tak jak motocykl. Motocykl jest kosztowny, taki wyczynowy, ale quad to jest już naprawdę, to jest skarbonka bez dna. Można po prostu tutaj cuda robić. Ja dam przykład Mojry, gdzie po prostu on nie jeździ, tylko ciągle wydaje pieniądze. Jeszcze nie jeździ, a wydaje cały czas. No dobra, no to co? Znacie już pełne koszty tego mojego słapa. Jakby ktoś miał ochotę, to mogę oczywiście polecić Kamila, jak będzie chciał w ogóle jeszcze komukolwiek to robić. Ale naprawdę, dobry fachowiec, jest bardzo dokładny. Wie jak to robić po prostu. Tutaj ładnie to wszystko powyprowadzał. O, zobaczcie, jeszcze musiałem, no właśnie, jeszcze z tymi kosztami, no to tarcza hamulcowa, nie? Bo tamtej tarczy hamulcowej praktycznie nie było. No mówię, tu 100, tu 200, tu 500 i się nazbierało nam takich dodatkowych rzeczy na 3200. Teraz to tylko lać paliwo i jeździć. I uczyć się. Uczyć się przede wszystkim tej mocy, a naprawdę 75 koni, słuchajcie, 75 koni to jest po prostu dużo. No. Teraz akurat nie miałem możliwości pojeżdżenia po jakimś suchym, tylko po prostu cały czas jest, wiecie, ziemia zmarznięta, to tamto nie ma jak temu w ogóle odkręcić, nawet na ulicy, bo to ślizgo, ale spoko. I nauka jazdy na kole, no to jest na dwóch, nie? A jeszcze te dwa boczne mi zostały do nauki. No dobra, no to nara, no to trzymajcie się, hejos.